Cześć, cześć, moi drodzy. Witam się z wami serdecznie z samochodu, bo oczywiście ja jak zwykle w biegu. I wybaczcie, że nie będę patrzeć w kamerę, bo patrzę na drogę. Ale zaczynam dzień poniedziałek w szybkim tempie. Zawsze z czymś, bo dzisiaj Enis ma basen i ja zapomniałam, bo w sumie mogłam sprawdzić, ale Enis też nie sprawdził planu. Ma dzisiaj basen i jadę mu zawieźć torbę. Później mam spotkanie rodzinne z ciotkami, śniadanie rodzinne. Tak kocham te śniadania, że o Boże. Zawsze w tym miesiącu ja akurat organizuję i zawsze ktoś danego miesiąca organizuje w jakiejś innej restauracji, więc chyba obskoczymy wszystkie restauracje u nas w miasteczku. No, moi drodzy. Dobra, także ja za chwilę się z wami połączę ponownie. Nadrabiam vlogi, będę więcej teraz tutaj nadawać. Ale chyba będę musiała moją kamerę wyciągnąć, bo tutaj niestety mam nowy telefon i powiem wam, jestem niezadowolona z tego, że nie mogę wsadzić karty z pamięcią, jak to było w tamtym telefonie i po prostu mam mało miejsca. Tutaj jestem niezadowolona, a mam tyle tysięcy zdjęć i filmików różnego rodzaju, że będę musiała to wszystko wyczyścić. No nie wiem, zobaczę. Dobra, Jody, lecę, bo się spóźnię. Dobra, torba oddana. Na czas, bo oni później dopiero jadą na basen, także jest okej. Okay. Biegu. Boże, mało nie dostałam mandatu, bo tutaj pod szkołą można stać dokładnie godzinę czasu. No ja jestem przyzwyczajona, że ja nigdy nie zostawiam tej parkingowej karty tutaj, no bo wiadomo, ja wyskakuję po dzieci dosłownie 5 minut przed dzwonkiem, tak? No i patrzę, zbliża się facet, już chce mi mandat dać, a ja otwieram auto i wsiadam do niego. Moja sąsiadka tu kiedyś dostała 20 euro mandatu. Także w ogóle, co to jest? Ale no takie są reguły. A ja nie zostawiłam właśnie tej kartki. Kiedyś się wykłóciłam, bo przyjechałam też jakieś 10 minut przed dzwonkiem. Nawet nie. To nie było nawet 10 minut, bo za 5 byłam. I facet tutaj stoi, patrzy, czeka, widział, że ja o tym czasie przyjechałam i czeka na mnie i mówi, a gdzie ma pani tą kartkę? No ja mówię, no nie mam tej karty parkingowej, to muszę dać pani mandat. Ja mówię, nie, mówię, bo ja tutaj jestem dokładnie 5 minut, ale pani nie ma kartki. I się wykłóciłam, powiedziałam, że nie. I koniec. Widział, o której byłam, tutaj, o której wysiadłam, o której wsiadłam z dziećmi i się wykłóciłam i nie dostałam mandatu. No, także, no ale już chodzą, sprawdzają. Moja sąsiadka tutaj koło pracy stawia samochód, też na takim miejscu właśnie jak to tutaj pod szkołą i już chyba za 3 razy dostała tam mandat, bo tam można tylko 2 godziny stać, a ona jak idzie do pracy, no to te 4-5 pracuje, prawda? No. Panie, ja tutaj mieszkam, a ty pan mandaty tutaj stawiasz. Szok. No dobra, moi drodzy, wszystko mam. Udra głowy zapomnę. Gdzieś mnie jeszcze idę ogarnąć jakiś prezent dla mojego męża, bo jutro ma urodziny i muszę coś kupić i nie wiem co, więc przyjechałam jeszcze pod naszą galerię. Może coś uda mi się właśnie kupić, a jak nie, no to zobaczymy. Jestem już taka głodna, zaraz idę na takie pyszne śniadanie, mam nadzieję, bo my co chwilę, co raz w miesiącu próbujemy jakieś tam inne restauracje i nie zawsze jesteśmy zadowolone z tego jedzenia, ale ponoć ta restauracja, ona jest nowa i ponoć ma dobre jedzenie. Tak cały czas myślę, czy ja na pewno wszystko mam, bo gdzieś z tyłu głowy mam coś, co mnie męczy, że coś zapomniałam, wiecie o co chodzi. No dobra, wchodzę do galerii, zobaczymy. Może tutaj tak nic takiego nie ma, no zobaczymy. W tej naszej galerii nie ma za dużego wyboru w sklepach, więc no, może coś uda się ogarnąć. Ludzie się patrzą jak zwykle, ja się jak zwykle wstydzę, wiecie o co chodzi, z tą kamerą. Pamiętacie, tutaj jest ten zielony dom. Tutaj mieszkali tacy antysocjalni, tacy alkoholicy w ogóle. I tutaj znaleźli ciało w tym domu. No i wczoraj w nocy się spalił. Także no, tyle. To w ogóle było wystawione chyba na sprzedaż też, bo tu przychodzili, oglądali to, tych ludzi stąd wysiedlili, bo to zobaczy taki no syf po prostu. No i sąsiadka się mnie pyta, ty słyszałaś w ogóle w nocy, że się coś paliło, że jeździły te straże i tak dalej? Ja mówię, że nie. Byłam tak zmęczona, że spałam i nic nie słyszałam. Ona mówi,
ale no ten budynek tutaj, ten zielony na rogu. Ja mówię, przejeżdżałam dzisiaj i powiem Ci, że nawet nie wiedziałam, że jest spalony. I teraz właśnie jak jechałam do sklepu, mówię, kurczę, no faktycznie jest spalony. Ja nie widziałam, a przejeżdżałam koło niego. No, także tak to się stało, co te wycieraczki tak chodzą. Także jadę do domku. Mam jeszcze chwilę czasu, byłam jeszcze w sklepie, o. I jadę teraz do domku, dzisiaj zrobię takie typowo chyba polski obiad, bo piersi z kurczaka, ziemniaczki do tego i jakąś suróweczkę. No, tak będzie dzisiaj. Idę po dziewczyny, już jest prawie 16. Idę po dziewczyny moje, później po chłopców, bo to obok siebie tutaj. I powiem wam, że jak było na minusie, tak teraz jest na plusie i deszcze i w ogóle. Eli była w piątek u swojej przyjaciółki, ma taką przyjaciółkę, z którą jest od żółwka. Na ekranie. Hi! Aszkiem, aszkiem. Moi drodzy, jeszcze tak z doskoku, jak widzieliście, ja z sąsiadkami super się bawiłam z rana, bo byłyśmy na śniadaniu w tej samej restauracji, gdzie byłam wczoraj z ciotkami. Pojadłyśmy trochę, pochodziłyśmy po mieście tym naszym niedużym. I mój mąż ma dzisiaj urodziny, także jadę teraz kupić torta, jakieś świeczki. Dzisiaj obiadu nie robię, bo mąż powiedział, że dzieci lubią McDonalda, więc kupi McDonalda od czasu do czasu. Nie jeździmy często tam jeść. Ale zdarza się, że jemy i w McDonaldzie. Także jadę teraz po torta, po świeczki. Ponoć mają przyjść sąsiadki, tak powiedziały, więc mam nadzieję, że przyjdą, znaczy na pewno przyjdą. Także widzimy się za chwilę. Thank you.